Siemanko, witam w kolejnym odcinku na kanale Maćko Gospodarz. Jak widać, dzisiaj tutaj idę od strony zwierząt. Kukurydza się skończyła, więc dostają siano kiszonkę. Tak to się prezentuje. Na chwilę jeszcze urywek pryzm wam pokażę, a powiem wam, że ogólnie dużo się dzieje. Mam dzisiaj środę, roboty jest zrobione dużo. W poniedziałek miałem dużo roboty, aby dokończyć przykrywać właśnie kopce z kukurydzą. Jak widać, stoi zetor z siewnikiem, agregatem. Tu jest ten najmniejszy kopiec kukurydzy. Gdzieś około 20 ton tutaj leży. Tak plus minus 20 ton. Przykryty oczywiście piaskiem. I teraz tak, idę tutaj dalej. Wczoraj jeszcze kopaliśmy i przebieraliśmy ziemniaki. Było zamówienie, więc się zbierało, kopało. A może tu tak z tej strony. O! Tu wam są pod fliseliną ziemniaki. Fajnie wyglądają. Dosyć duże są. Nie ma co narzekać. Tutaj zakrywam. No i wczoraj udało mi się wyprowadzić stąd kombajn. Kombajn jest już na warsztacie. Tutaj są ziemniaki przebrane do odbioru dzisiaj dla klienta. Tutaj czyściłem żyto do siewu. Tutaj jest tak zwany odpad. Tu jest już gotowy produkt, muszę go przewieźć. No i teraz dzisiaj zabiorę się za Tadeusa. Tutaj mam odsypane, tu gdzieś około jest 3 tony. Ja potrzebuję 2,5. A resztę jedzie, można powiedzieć, zamówione do klienta, jest już bez czyszczenia, bo po prostu ktoś chce sobie dla kur czy dla świnek, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie dzisiaj się jeszcze tym zajmę, ale najpierw jadę posiać tutaj za domem trawę, bo mamy dzisiaj, słuchajcie, już jest stanowczo za późno, ale mnie trochę kukurydza, 18 września. Nie mam jeszcze zasiane ani jęczmienia ozimego, ani żyta, kompletnie nic. Mam tylko zaorane 10 hektarów. No niestety się wszystko trochę przedłuża, bo była kukurydza i zeszły tydzień nie zrobiłem w polu prawie że nic. Też namęczyć, żeby przykryć oczywiście siatka, tak zwany protektor. Przykryłem oczywiście, bo u nas jest to ptactwo, czarne dziadostwo. Na tej pryzmie również to mam. W tym roku ta mniejsza pryzma jest troszkę krótsza, ale szersza. Nie za dużo, ale jest. Teraz tutaj była oreczka, dobrze wiecie o tym. I oczywiście było to podwójnie uprawione talerzówką, dzięki czemu jest naprawdę miodzio, równiutko jak na stole. No i właśnie tu ma być trawa, więc o to chodzi, że ma być równiutko. 80 sobie, 914 dokładnie. Talerzówką jako tako radziła. Dwuja i gazu od tego i do przodu. Dzisiaj akurat wyjątkowo tata usiadł teraz. Ja zacząłem. Jeszcze pierwszy raz tym agregatem tata sieje. A można powiedzieć, no drugi sezon już agregat chodzi. Ogólnie szóstką pierwszy raz też sieje, bo nie siał nigdy. 60 tak, ale tym ogólnie nie. Starym agregatem też nie siał.
Musi się powoli, spokojnie przyzwyczaić. Samo w tym roku dużym Ursusem też orał pierwszy raz. W początku, no bo wiadomo, nie, na co, po co. Ale jak był pług zaczepiony, tak już wsiadł, to już jechał. No i tak widzicie, tak to ładnie to wygląda, się prezentuje. Nic, ja idę coś zjeść, tata tutaj sobie spokojnie to dokończy, a ja idę dalej czyścić przężyto. Trzeba jebać. Kurwa, jaka góra. Dobrze, moi drodzy, witam was z pola. Co mogę powiedzieć, no to widzieliście przed chwilą na ujęciu, jak zatorek właśnie tu oto w tą górę się dzielnie wdrapywał. Pług myślę ustawiony dosyć dobrze, nie ma się do czego przyczepić. Tutaj jak widać już samo siewy łubinu wschodzą na potęgę, to co się wysypało wszystko wschodzi. Widać już jakie głębokie ma korzenie, tak? O! Można powiedzieć też jako ala nawóz. Teraz tak. No zbytnio głęboko tutaj nie mogę orać, no bo widzicie co tu jest, tak? Proszę bardzo. Żółta ziemia. I tak to tu, słuchajcie, wygląda. No tu się akurat wyoruje. Zależy w jaki moment pług chwyci, bo takie niestety tutaj jest pole. Co mogę wam powiedzieć? No tutaj gdzieś jest zaorane no 4 hektary. Jest to, można powiedzieć, praktycznie najdłuższe pole na gospodarstwie, które sięga prawie 1200 metrów. Jestem już ku końcu pola, tak? Tutaj oczywiście rozrzucaliśmy też obornik. Tutaj był częściowo, niestety wszystkiego Bergmanem nie rozrzuciłem, bo nie pozwolił nam czas, ale nie ma ogólnie co płakać. Teraz tu widać, zobaczcie, no praktycznie tego obornika tu nie widać, bo jest tak rozdrobniony, pocięty, że po prostu obornik jest, leży. No i elegancko to robotę robi, rozrzuciło wszystko, nie ma się w ogóle ani do czego przyczepić, robota normalnie bajunia. Powiem wam, myślę, że jednak warto dać takie olbrzymie pieniądze za taką maszynę, bo jednak robi to robotę i też trwałość tej maszyny jest, no też bardzo ponoć z tego opinii innych, że to jest Mercedes wśród rozrzutników. No i chyba powiem wam, że to tak jednak jest. No niestety mnie na dzień dzisiejszy na takiego nie stać, ale jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy, bo nigdy nie wiesz co ci się może wydarzyć w życiu, no bo taka jest prawda.
A co mogę wam jeszcze powiedzieć? Oczywiście, no wiadomo, film będzie wyemitowany w niedzielę. Dzisiaj mamy piątek. Jutro jadę na targi Bednary i nie wiem właśnie, czy połączę to w jeden film, czy osobno z targów. No z targi raczej osobno i puszczę go w tygodniu, a tutaj postaram się na niedzielę. No widać, maszyna fajnie się prezentuje. Tutaj akurat z górki jest, te drzwi się nie zamykają. I tak to wygląda. No dobra, tutaj jest też trochę gliny i piasku, w sumie wszystkiego, kamieni. Tak to bywa. No to ruszamy w drogę. Kamera tego i tak nie odda, bo to niestety jest normalne. Ale widać tutaj, o, tu dokończyłem moim rozrzutnikiem. No i widać różnicę kolosalną w rozrzucaniu. I teraz postawię gdzieś tu na górę kamerę i pokażę wam, jak się zetorek wdrapuje. Jest góra, jest. Się tak wydaje, że jej nie ma, ale jest. Głębokość, no gdzieś tak 20 cm, gdzieś 22. Głębi tutaj nigdy nie oram, bo to w ogóle nie ma sensu. Czy bardziej pod górę, no to w ogóle. A powiem wam, aż ciężko jest mi wyjść pod nią. To teraz wam pokażę, o, gdzieś tak w tej pozycji jest gdzieś poziom. Jest tu też żółty piasek. No zetor ogólnie w tą górę ma co robić. Nie jest tak, że nie, bo drapie kołami, ale się wdrapuje. Spokojnie się wdrapuje, nie jest tak źle. No dobra, teraz gdzie tą kamerę postawić dla was? Widzicie? Będzie trochę nisko, nie? Mam nadzieję, że chociaż ujęcie było fajne. No, zobaczymy. Dobra, widzimy się później. Trzeba baterię zmienić, bo już jest rozładowana prawie, że. Model 2140 był u mnie. Początkowo jak maszyna przyjechała, to pierwsze było lera, jak ja kochała. Ale potem zobaczyć, jaki to jest numer. Inaczej. Ja mam Porsche 914, jak go kupiłem z Turem. Ktoś po prostu tego Tura do niego zaadoptował. Tur jest nie wiadomo z którego rocznika, ale na nim jest tabliczka szafy.
I to widać, że ten jest tur taki do ciągnika, powiedzmy, klasy 70 koni gdzieś. On jest taki po prostu zgrabny, wąski, tak? No i niestety zakres podnoszenia jest stanowczo za mały. I udźwig to jest gdzieś tam tona i już się kończy na nim. Tak, no i właśnie też można powiedzieć, no i właśnie coś tam, co się tam radzi do swojego. No i takimi parametrami głównymi, które będę się kierował dopiero już tak już później, już była też mowa wstępna. I on będzie musiał za nią szerokość dla mnie, bo tak jak powiedziałem, ciągnik dostanie turbiny i będzie zamontowana tak jak powiedziałem. Ona po prostu ma być z boku, nie gdzieś tam. A dobra, chodzimy sobie dalej. No i teraz tutaj można powiedzieć, człowiek idzie obok silosu, który chciałby, żeby u siebie taki mieć. No ale na razie jeszcze nie da rady załatwić takich spraw, żeby były, ale w przyszłości mam nadzieję, że w końcu takiego czy Bina, czy Concila, czy inne Michały uda się postawić. No i znalazłem się przy legendach TikToka i YouTube'a. Fioletowy Deutz, zielony Deutz, John Deere. Powiem wam, dużo osób, to się ciężko nawet rozmawia. Dobra. Są tu rzekomo jakieś pokazy polowe, ale jak widać, tam sprzęty stoją, zjechały. Tu jeszcze prawdopodobnie chyba jeszcze jeden fent jedzie. Tam beczkowozy różne, no, w sumie główny pokaz tam się dzieje, ale już tam nie będę na razie chodził. Helikoptery latają dzisiaj. O, można powiedzieć, grube pieniądze tutaj jadą. Dobra, słuchajcie, idę dalej. Mam tutaj małe upominki. Byłem w firmie. Postaram się może kiedyś firmę odwiedzić osobiście. Miła była rozmowa. Także pozdrawiam serdecznie całe stoisko. Troszkę odwiedziliśmy. No i teraz wracam tutaj. Powiem wam, dzisiaj jestem troszkę rozchwytywany przez ludzi. No i tak troszkę słabo mam okazję ponagrywać, bo albo jest dużo ludzi rozmawia, no i tak troszkę jest głupio rozmawiać tutaj do kamery, nie? No dobrze, moi drodzy. Jak wiecie, dwie czapeczki miałem dla was i oczywiście dwie osoby pierwsze spotkane dostały te czapeczki tak jak obiecałem. Mam nadzieję, że wam się one spodobały. No w sumie te osoby, które te czapki dostały, były, można powiedzieć, zaskoczone. No i bardzo dobrze. Tak, zadowolone oczywiście. No i teraz słuchajcie tak, no już wracam z tych targów, tutaj jestem z żoną. Jedziemy tutaj po Biedziska Iwno, właśnie tą trasą do trasy S5. No i teraz jadę oczywiście odwiedzić moją siostrę, która jest, mieszka w okolicy Poznania. Jedziemy z żoną na tak zwaną kawę. No i będziemy się zwijać powoli do mnie do domu. Do nas? Powiem wam, no w sumie do nas do domu. Dobrze, że żona zaznaczyła do nas do domu. Jedziemy właśnie i można powiedzieć, od poniedziałku znowu praca na gospodarce, jak to bywa. Jutro niedziela, oczywiście odpoczynek, dzisiaj jest sobota. Co mogę powiedzieć, no to właśnie wybrałem się w sobotę, bo
w niedzielę zrobić taką trasę i wracać późną nocą, to człowiek będzie normalnie zmora na drugi dzień, więc lepiej sobie zrobić jedną sobotę wolną i poświęcić właśnie na te targi. No i sobie spokojnie wrócić do domu, tak, w nocy i w niedzielę odpocząć, odetchnąć, żeby mieć po prostu siły w poniedziałek dalej pracować na gospodarstwie. No i tak to, moi drodzy, wygląda. No dobra, już tutaj, jak słyszeliście, nawigacja, skręć w prawo na właśnie drogę S5. Nawet tutaj żona pokaże wam znak. Proszę, skręć bardzo. W prawo zjazd. Kierunek S5 Poznań. No i jedziemy, lecimy sobie. Także dziękuję za uwagę. Będzie odcinek łączony pracę w gospodarstwie oraz targi Bednary. Niestety bardzo mało z tych targów nagrałem. Dużo osób mnie zaczepiło, co człowiek chciał kamerę wyjąć, to o, Maćko i tak. No i tak to się, słuchajcie, zeszło. No. Bardzo dobrze. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć wam.